Jest 28 sierpnia 2024 roku. To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Dzień dobry. Kolejne letnie Drozdowisko kłania się z podróży. Dziś tematem dominującym, ale nie jedynym, będzie czeskie kino. I już słyszę, jak zacieracie ręce. A tym z Was, tym z Państwa, którzy są tu pierwszy raz, powiem tylko, że Drozdowisko jest niezależnym podcastem o kulturze, którego powstawanie umożliwiają i wspierają tylko i wyłącznie jego słuchacze. Zatem, jeśli spodoba Ci się ten odcinek, rozważ proszę jakieś drobne wsparcie. Najlepiej finansowe. Najniższy próg w serwisie patronite.pl to 7 zł i naprawdę nawet taka kwota ma znaczenie, bo 300 razy po 7 i już mogę pracować bez wielkich zmartwień. Przypominam też, że do 12 września 2024 roku można oddawać na mnie głosy w plebiscycie Mistrz Mowy Polskiej. Link jest w opisie odcinka, a w tym opisie także informacje rozszerzające i uzupełniające poruszone dziś tematy. Drozdowisko w podróży. Jestem dzisiaj przy samej, no, kawałeczek od polsko-czeskiej granicy w Sokołowsku, gdzie odbywa się po raz 13 festiwal Omasz Akieślowski, podczas którego, to tak mówię tylko, żeby ten kontekst zbudować, też jest w tym roku sporo czeskich pokazów, filmów i to nie nowych filmów, tylko filmów, które już mają parę lat. No a skoro są czeskie filmy, to w Sokołowsku pojawił się też szef czeskiego centrum, Petr Wlczek. Witaj, Petrze. Witam, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. No właśnie, bo już od pewnego czasu, myślę tak ładnych paręnaście miesięcy, próbujemy się spotkać i porozmawiać. No a tutaj nareszcie jest czas, więc nie Sokołowsko, nie ten festiwal będzie naszym tematem. Chociaż tak naprawdę nie wiadomo do końca, w którą stronę nasza rozmowa pożegluje, jak to rozmowa. Ale zacznę od tego, że ile ci mija na stanowisku szefa czeskiego centrum? No jestem już półtora roku, tak żebym ogólnie to powiedział. No a jeszcze chyba przez 3 lata, mam nadzieję, zostanę w Warszawie. Jak patrzysz, będąc tutaj w Polsce i też będąc no jednak w ważnej bardzo dla tych kulturalnych polsko-czeskich relacji instytucji, na te właśnie kulturalne polsko-czeskie relacje? Jak je widzisz i czy też to twoje spojrzenie się zmieniło, odkąd tu przyjechałeś do Warszawy? Znaczy, odkąd przyjechałeś do Warszawy? Jesteśmy w Sokołowsku. Tak. No ja może zacznę od tego, że jestem filmoznawcą i zawsze pomagałem w kontaktach między czeskimi i polskimi filmowcami, więc to środowisko znałem już bardzo, bardzo dobrze. No i wiedziałem, że właśnie filmowcy spotykają się na festiwalach, bo są takie różne właśnie sekcje dla nich przeznaczone i wiedziałem, że ta współpraca dobrze się rozwija, bo mamy też wiele koprodukcji filmowych i tak dalej. W dobrą stronę to idzie, ale to też tak ogólnie powiedzmy w Europie. W dobrą stronę to idzie, mamy sporo polsko-czeskich koprodukcji, ale tak naprawdę czeskich filmów w polskich kinach jest bardzo niewiele, więc my jako widzowie nie do końca, mam wrażenie, to odczuwamy, ale to jeszcze pewnie do tego sobie dofruniemy. Dobra, no ale potem doświadczyłem w tych innych dziedzinach sztuki, powiedzmy, w teatrze, w sztukach plastycznych, w literaturze. To jakby ja to wiedziałem, tylko nie byłem pewien, czy tak naprawdę jest. I to moje doświadczenie jest takie, że naprawdę te stosunki nasze wzajemne, że są ścisłe. Po prostu ludzie się znają. Zawsze ja przyjadę do instytucji Polski, rozmawiamy na temat czeskich i oczywiście padają nazwiska, pomysły już, które wystawy, które były realizowane, jakie są plany na przyszłość. To było takie naprawdę dla mnie zaskoczenie, a muszę powiedzieć, no, że w niektórych tych dziedzinach, ja na przykład jeżeli chodzi o fotografię, że ludzie po prostu z tych środowisk się znają. Ci, którzy się zajmują na przykład w Polsce muzyką, no to bardzo dobrze znają muzykę czeską. Myślę, że to z tego też wychodzi, no, że jest dostęp. Wcześniej tak nie było. Teraz mamy w internecie, można wszystkiego znaleźć, odsłuchać, sprawdzić i tak dalej.
ale naprawdę niektórzy po prostu eksperci na przykład od muzyki nawet lepiej niż ja znają na przykład scenę muzyczną w Czechach i to mnie bardzo cieszy. To jest super, więc ja nie mam tak powiedzmy trudną pracę, żebym musiał przedstawiać, że przyjadę do jakiegoś muzeum i przedstawiać czeskich tam autorów, plastyków i tak dalej. Zazwyczaj oni wszyscy wiedzą. Tylko tak snujemy plany na przykład, co tutaj dałoby się zrobić, jak możemy pomóc i tak dalej. Więc ta moja praca polega bardziej na tym utrzymywaniu tych kontaktów, żeby ulepszyć może te kontakty, tam pomóc, czy naprawdę tak jakby dać jakiś, być pomysłodawcą niektórych projektów. Ale to jest takie miłe, że naprawdę jak przyjeżdżam, to ludzie po prostu się znają i wiedzą, co w Czechach się dzieje. To dla mnie to jest duże zaskoczenie, muszę powiedzieć, jeśli tak mówisz, bo mi się wydawało, że nie ma problemu na pewno z literaturą, natomiast wszystko inne, może rzeczywiście jeszcze trochę poza filmem, bardzo kuleje, bo ani nie ma zbyt wielu czeskich sztuk, mam wrażenie, w polskich teatrach, ani te czeskie teatry zbyt często tutaj nie przyjeżdżają. Choć z drugiej strony może być też tak, że po prostu nie do wszystkich informacji jesteśmy w stanie dotrzeć. Tak, też nie o wszystkim wiemy, ale my jako Czeskie Centrum do nas te informacje docierają. I wy macie świetny newsletter, w którym to wszystko jest zawsze odnotowane. Nie wszystkie z tych imprez, które pojawiają się w waszym newsletterze, to są rzeczy przez was organizowane. Natomiast to jest rzeczywiście świetne źródło informacji na temat tego, co się w ogóle jakkolwiek połączone z Czechami dzieje w Polsce. Tak, tylko teraz mamy trochę problem z tym newsletterem, musimy odbudować, bo mamy nową domenę i właśnie ten nastrój, który używaliśmy, więc zachęcam, ale jeszcze trochę musicie poczekać, ponieważ teraz aktualnie też z centralą w Pradze właśnie szukamy nowego nastroju do tego newslettera. Bo nastroju, czyli sposobu wysyłania nowego narzędzia, nastroj to narzędzie. Dokładnie tak, o to mi chodziło. Przepraszam, bo nastrój po polsku znaczy trochę coś innego, dlatego musiałam cię trochę poprawić, przepraszam. Dziękuję, proszę poprawiać, ponieważ zawsze te bohemizmy się pojawiają. Nawet jak mówię po czesku, to znów tam wkładam polskie wyrazy, więc to się zdarza. Czyli z twojego punktu widzenia obecność czeskiej kultury w Polsce jest wystarczająca? Zawsze mogłoby być lepiej, a wiemy, że tam chodzi też o dofinansowanie, o środki finansowe, których jest, powiedzmy, jest mało. I od tej strony na pewno mogłoby być lepiej. Żyjemy w takich czasach, w których żyjemy, a na kulturę, przynajmniej też w Czechach, wydaje się mniej. Po prostu państwo ma inne priorytety, tak powiem. Doświadczamy to nie tylko my, bo jestem w kontakcie też z kolegami, z szefami z innych instytutów, więc też problemy są po stronie Goethe Instytutu i tak dalej, więc musimy wszyscy się zastanowić, gdzie są nasze priorytety, jak pracować dalej w tej sytuacji, ponieważ bez tych środków finansowych naprawdę to jest trudna robota. No i zawsze mogło być lepiej, więc ja się cieszę, że to, co jest, naprawdę, że jest ta czeska kultura, jest obecna, te wydarzenia są. Zawsze mogło być więcej spektakli, oczywiście. Tego bym sobie życzyła, tak. Pracujemy, ale akurat teatr, to nie jest prosta sprawa. Ani tania. Dokładnie. Więc takich projektów też bym sobie życzył, ale muszę powiedzieć, że też starają się. Są różne też współprace partnerskie, szukają dofinansowania, więc ja też idę w tą stronę, bo nie mamy jakby dużo własnych środków finansowych, ale staram się na przykład jakby polecić, gdzie można się ubiegać. Zawsze mówię, że fajnie jakby było jakby jakieś partnerstwo, jak już przyjeżdża teatr, to żeby razem pomyśleli na przykład i mogli się ubiegać oni jakieś i przygotować jakiś taki długi, na dłuższy czas. Długofalowy bardziej. Dokładnie. Zachęcam właśnie do takich po prostu działalności, więc mam nadzieję, że się uda. Jakieś skutki już też widać, więc trzymam zawsze potem kciuki.
A czy w ogóle do Twoich obowiązków należy odwiedzanie tych wszystkich miejsc, w których się dzieje coś czeskiego i czy to jest w ogóle możliwe fizycznie? Nie zawsze, ale ja się bardzo staram. Oczywiście biuro mamy w Warszawie, ale też to był jeden z moich priorytetów, była taka strategia, żebyśmy robili poza Warszawą bardzo dużo, też w mniejszych miejscowościach, też jesteśmy właśnie w Sokołowsku i tak dalej, więc ja się staram. Tak, od paru lat jest na przykład, są takie czeskie dni w Białymstoku, w październiku, to jeszcze przed nami w tym roku. Dokładnie, też w Opolu będziemy mieć czeskie dni. Ostatnio w Choryńcu-Zdroju był fantastyczny spektakl, monodram zatytułowany Sadło. Muszę ci powiedzieć, że zrobił na mnie kolosalne wrażenie, choć w ogóle się tego nie spodziewałam i poszłam bardziej z takiego, wiesz, czechofilskiego obowiązku niż z ciekawości, a nagle się okazało, że to jest coś znakomitego i bardzo żałowałam, że nie mogę też być na koncercie, bo ta dziewczyna, która zagrała ten spektakl, jest po prostu muzyczką, wokalistką i ona też w ramach festiwalu w Choryńcu-Zdroju dała koncert, ale jak mówię, ja na nim nie mogłam być. I to też była wasza inicjatywa? To naprawdę było coś niebywałego zupełnie. Był to nasz pomysł, ponieważ to jest duży projekt. Ogólnie tym tematem jest body shaming i do tego jest jeszcze wystawa i mam nadzieję, że będziemy kontynuowali. No chcielibyśmy też w innych miastach wystawić ten spektakl i do tego dołączyć na przykład nie tylko koncert, ale i wystawę. Więc mam nadzieję, że nam się uda. Ten pomysł był nasz, a szukaliśmy właśnie terminów jakichś letnich. No i była propozycja, jak mówię, no staramy się też być w regionach, gdzie to nie jest takie oczywiste, jak przy granicy z Czechami. A tu byliśmy właśnie na wschodzie, przy granicy z Ukrainą. Więc ja się bardzo cieszę, że się udało i że byliśmy właśnie też w tym regionie. I o to chodzi. No ja tak naprawdę co tydzień jestem poza Warszawą gdzieś. Nie da się tego zupełnie, ponieważ też jest jakaś praca tam biurowa, muszę być, papierkowa i tak dalej. I też zawsze... Pan dyrektor, no było, nie było. Tak, a też pan ambasador zawsze musi się zgodzić na moje wyjazdy i tak dalej. Ale naprawdę co tydzień no jesteśmy obecni też w innych miastach. Staram się, nie da się tego jakby wszystkiego, ale ja widzę, że to cieszy, jak ja przyjeżdżam właśnie i że tylko jakby moja obecność już jakby daje... Podnosi rangę troszeczkę. Tak, no jednak jesteś również ważnym przedstawicielem Czeskiej Republiki w Polsce, więc twoja obecność, mam wrażenie, od razu trochę w ogóle podbija no właśnie znaczenie tego, co się ma wydarzyć, czy tego, co się wydarza. Dokładnie tak jest, ale też, że jest to zainteresowanie z naszej strony. Jak nawet nie odfajkowujecie. Nawet jak nie możemy pomóc finansowo, ale przynajmniej po prostu być, że zauważamy, że gdzie jest coś fajnego, że wspieramy, że chcemy, to naprawdę też pomaga. To Sadło, ten monodram, to ja bardzo polecam wam, moi drodzy. To znaczy, jeżeli gdziekolwiek zobaczycie, że jest nagle czeski monodram pod tytułem Sadło, to w ciemno, bo to jest naprawdę wielkie wrażenie. Jest też podcast. Z podcastu powstał ten spektakl. Ten podcast jest po czesku, ale kto choć trochę rozumie język, też polecam go sobie posłuchać. To jest krótka seria, kilka odcinków. No dla mnie muszę ci powiedzieć, że to jest w ogóle odkrycie tego lata. I ten podcast, i w ogóle cały ten temat w taki sposób podjęty. Bo mnie najbardziej fascynuje w czeskiej kulturze chyba to, że pomimo tej bliskości, o której nieustannie też mówimy, że jest nam do siebie, że jest nam łatwiej ze sobą, bo mamy jakieś i wspólne doświadczenia historyczne, ale też trochę w czeskiej kulturze jest więcej rzeczy, których nam brakuje. W polskiej kulturze no to są wszystko oczywistości, o których teraz jakby nie musimy ich rozbierać i o nich opowiadać. Ale sposób podejścia do niektórych tematów chyba mnie najbardziej rzeczywiście w czeskiej kulturze fascynuje. I ja ciągle mam wrażenie, że jeszcze nic nie wiem, że jeszcze ciągle za mało widziałam, że ciągle mi brakuje jakichś kontekstów. Dlatego też tutaj w Sokołowsku bardzo uważnie słucham wszystkich wstępów do filmów, bo to też na tym festiwalu jest świetne, że każdy czeski film jest poprzedzony dosyć długim wstępem, trochę właśnie
dodającym tych najróżniejszych kontekstów, ale to jest to, że ta czeska kultura w trochę inny sposób do pewnych tematów, nawet obecnych w naszej, podchodzi. I to jest chyba najbardziej jakoś tak, nie wiem, fascynujące. A co ciebie fascynuje w polskiej kulturze? Jest w ogóle coś takiego? No, jak mówię, no, jestem filmoznawcą, więc moja przygoda się zaczęła właśnie od filmu. Od polskiego filmu? Dokładnie tak. No i był to Kieślowski, akurat jak się złożyło. Naprawdę, ale to ja już kilka razy powiedziałem, więc mogę powtórzyć, że ta moja przygoda ogólnie z Polską, no, zaczęła się od Kieślowskiego, od filmu Niebieski, który widziałem jako młody chłopak i byłem zafascynowany i chciałem się dowiedzieć więcej, kto to był Kieślowski, no więc zacząłem oglądać filmy, no i dopiero potem przyszedł Wajda, Zanussi, kolejni po prostu reżyserzy, no i stąd też mój potem pomysł na studia, na filmoznawstwo, na polonistykę ogólnie, więc ja od razu też wiedziałem, że chcę pójść w tym kierunku bardziej, tak, jestem takim trochę ekspertem od polskiego kina znów w Czechach. Tak. Więc czasem muszę też uważać przy swoich planach właśnie, czy ja teraz promuję czeską kulturę w Polsce, czy odwrotnie. Ale nie, teraz w Warszawie oczywiście jestem od tego, żeby promować tą czeską kulturę. A ja myślę, że mam podobne też doświadczenie, ponieważ odkrywam w polskiej kulturze cały czas coś nowego, bo jednak człowiek no, nie może, nawet na studiach nie przeczyta wszystkiego i też no, do niektórych rzeczy warto się ponownie zwracać. Mam teraz na półce, mam Ziemię obiecaną, właśnie mówię, no chętnie bym teraz do tego wrócił. Ale film czy książkę? Książkę teraz akurat i zastanawiam się, no tylko brak czasu, ale już ją tam mam przygotowaną, chciałbym do tego wrócić, bo jestem ciekawy, jak ja ją będę teraz odbierać po tych 20 latach, zanim przeczytałem pierwszy raz i tak dalej, więc jest też powód do niektórych rzeczy wracać, ale cały czas, no jak jestem w Polsce, mam dostęp też, no staram się chodzić do teatrów, też na wystawy. Myślę, że właśnie najbardziej tak w dziedzinie muzyki i sztuk plastycznych odkrywam, bo tam nie byłem, nie znałem tyle, co teraz mogę, jak jestem w Warszawie, się dowiedzieć i odwiedzić, więc cały czas jest coś nowego, więc mam podobne doświadczenie jak ty, a może naprawdę, bo wiele rzeczy jest podobnych. Znaleźlibyśmy bardzo dużo wspólnych rzeczy w tej kulturze, w sztuce. Te rzeczy są podobne, ale jednak to podejście może jest naprawdę do jednakowych spraw jest trochę inne. I to jest właśnie to, co nas tak troszeczkę jakby rozróżnia, ponieważ na przykład znajdziemy podobne filmy, nie wiem, w latach 60. jak w polskim, tak w czeskim kinie, tak powiedzmy formalnie, ale jednak tak jakby to podejście jest inne. Są wyjątki, które się zdarzają, że są naprawdę tak jakby bardziej bliskie nawet tym podejściem do tematów, ale myślę, że naprawdę trochę inaczej potrafimy o niektórych rzeczach, tematach się wypowiedzieć w innym stylu. Mi się wydaje, że czasem dużo bardziej otwarcie podchodzą czescy twórcy do pewnych tematów niż polscy. Przy czym operujemy w tej chwili na bardzo dużym poziomie ogólności. Trzeba by tutaj pewnie dać jakieś konkretne przykłady, ale też nie wiem, czy jesteśmy oboje do tego przygotowani, bo to zupełnie w inną stronę by powędrowała nasza rozmowa. Natomiast jak powiedziałeś o tym, że pewne tematy, czy pewne formalne rozwiązania w latach 60. były podobne, mogły być, można znaleźć te podobieństwa. To jest też druga rzecz, która jest dla mnie niezwykle fascynująca. To znaczy właśnie szukanie tych połączeń i próba rozkodowania ich w takim sensie, czy to są pewne świadome nawiązania do siebie nawzajem, czy raczej przypadek, ale przypadek spowodowany tym, że po prostu nieco je we wzduchu, że po prostu coś jest w powietrzu i twórcy w różnych miejscach świata w danej chwili, w danym momencie łapią się, czy to za jakiś temat, czy właśnie za pewne formalne rozwiązania, które możemy widzieć na przykład w kinie, ale też w telewizji. Lata 60. to jest przecież też rozkwit telewizji, która potem w latach 70. czy 80. i u was, i u nas dosyć się popsuła, a
teraz to już w ogóle nie ma o czym gadać. Więc mnie jeszcze te rzeczy fascynują, muszę ci powiedzieć. Zupełnie się z tobą zgadzam, ale myślę, że naprawdę to wychodzi od tego, że jest coś, no jak powiedziałeś, no jest coś w powietrzu, czy tak bym przetłumaczył na polski, że w różnym czasie, w różnych miejscach artyści po prostu robią rzeczy podobne, bo to jest, no nie da się jakby odrębnić czeską kulturę poza europejską, poza światową i tak samo jakby polską, więc te wspólne tematy, nawet muzyczne, filmowe i tak dalej, naprawdę się pojawiają. I to jest dla mnie zawsze też odkrywcze, fajne, że to mi się podoba, jak znajdę coś no, podobnego. No, właśnie. Ja i tym się bawić, nie? Że na przykład jakiś polski serial i mi przypomina po prostu czeski. Plus minus powiedzmy w tym samym czasie jakby powstał i tak dalej, więc to mnie też bardzo, bardzo właśnie bawi. No, bawię się tym odkrywaniem różnych wspólnych rzeczy też. Dla mnie takim przykładem koronnym i ten przykład zawsze podaję jako właśnie nieco je we wzduchu. Semafor i Kabaret Starszych Panów, dwa absolutnie legendarne, no właśnie nawet nie wiem jak to nazwać, wydarzenia, no bo Kabaret był tylko w telewizji, Semafor jednak w teatrze między ludźmi, ale też miał te swoje telewizyjne rejestracje. Do dzisiaj piosenki i z Semafora, i z Kabaretu Starszych Panów są ikoniczne właściwie, ciągle się do nich ludzie odwołują, a to jest rok różnicy. Semafor powstał w 59, Kabaret Starszych Panów w 58 roku. Więc to jest właśnie ten przykład tych podobieństw, o których mówię i tego, co ja uwielbiam znajdować, śledzić. I też to też ułatwia, mam wrażenie, opowiadanie Polakom o czeskiej kulturze. Nie wiem jak Czechom o polskiej, jeszcze sobie zaraz do tego dojdziemy. Tak, zgadzam się, bardzo dobry przykład, bo pamiętam, że robiłem też wprowadzenie do niektórych czeskich filmów w Polsce i właśnie też używam takich przykładów, że mówiłem właśnie o teatrze Semafor, no i zanim, no nie da się tak w dwóch zdaniach to opisać, więc zawsze też używam tego przyrównania. Mówię, proszę Państwa, to jest coś jak był po prostu Kabaret Starszych Panów i to już wystarczy, nie? Bo każdy tak plus minus już potem wie, o co przynajmniej tam chodzi. Choć oczywiście zawsze to jest duże uproszczenie i zawsze to jest pewne, no właśnie, uproszczenie przede wszystkim i nie ma w tym niuansów, ale też, no właśnie, jak próbujemy chociaż trochę o czymś opowiedzieć, no to też trochę tych uproszczeń musimy używać. No dokładnie, no nie jesteśmy na konferencji tam teatrologów, tam oczywiście by się w ogóle nie zgodzili z takim podejściem. Ale w prowadzeniu do filmów myślę, że da się użyć takich skrótów. Czy w drugą stronę widzisz zainteresowanie polską kulturą? Ostatnio Jakub Medek w Czechostacji zrobił odcinki opowiadające o tym, że Czesi zaczęli do Polski przyjeżdżać na wakacje, że odkrywają Polskę jako fajny kraj na wypoczynek. Czy myślisz, że pójdzie za tym jakiekolwiek zainteresowanie polską kulturą? Ja myślę, że już jest, że naprawdę już jest. Ja to odczuwam jako czeski polonista. No 20 lat temu no nie było, oprócz wybranych osób, ekspertów powiedzmy, to ogólne zainteresowanie nie było. Naprawdę. I no coś takiego, zanim wyjechałem do Warszawy, że człowiek słyszał w Pradze w tramwaju, że tam dwójka ludzi mówi o tym, jak się wybierają na urlop do Polski, no to 20 lat temu było nie do pomyślenia, więc to mnie też cieszy. I czuję naprawdę wśród też artystów, ludzi kultury tak ogólnie, że to zainteresowanie jest coraz większe. Powiedzmy, jest to ta ostatnia dekada, tak już też to zainteresowanie. Jak już mówiłem, no ja to najbardziej odczuwam, bo znam tą branżę filmową.
i myślę, że polski film jest teraz w lepszej kondycji niż ten czeski. I to zainteresowanie po prostu jak widzów, tak filmowców było coraz większe i też publiczność czeska. No, polskie filmy wchodzą do dystrybucji, ale nie takich autorytetów, powiedzmy, jak Holland Wajda, ale pojawiają się filmy nowych, młodych twórców i to jest po prostu coś też niebywałego. Tak, w ostatnich latach na pewno Boże Ciało było, na pewno no Zielona Granica to oczywiście. Chłopi ostatnio byli też na pewno w dystrybucji. Szumowska filmy, była Ostatnia Rodzina, więc naprawdę jakby sporo filmów, omijając powiedzmy Netflixa i inne VOD platformy. No i na przykład teraz serial 1670, tak. Jest bardzo popularny, tak? Popularny w Czechach. No i teraz też w tym miesiącu miała premierę kinową KOS, więc teraz też będzie do widzenia w czeskich kinach. No a dlaczego czeskich filmów nie ma w polskich kinach? Ja tak powiem, bo dystrybucja kinowa to jest też marketing. Jakby są filmy, które by były warte wprowadzić do czeskiej dystrybucji, do polskiej, tak, ale zawsze pomaga tej sprzedaży, powiedzmy, żeby ludzie po prostu przyszli do kina. No teraz jest walka o widza ogólnie w kulturze, moim zdaniem, żeby przyciągnąć uwagę, trzeba mieć jakiś bonus. No i zawsze pomaga albo wielkie nazwisko, albo jakiś temat, albo jakiś międzynarodowy sukces festiwalowy, czy coś pomaga. Myślę, że pod koniec lat 90. no była Marka, ten nowy czeski film, autorów jak Hrzebejk, Zelenka, Ondrzejczyk i tak dalej. No i tego nie ma. I za tym poszło inne filmy. Moim zdaniem by się nie pojawiło tyle czeskich filmów wtedy w kinach. Jakby... Tak, gdyby nie tamte lokomotywy, no ale to już minęło. Tak, no i teraz czekamy na kolejnych. Dobra wiadomość, że na przykład w polskich kinach pokowicie miał sukces film Właściciele Jiřího Havelki. No i okazało się, że właśnie to pomaga, że to nazwisko jak już po prostu się zrobiło trochę głośno wokół tego, więc był potem też jego kolejny film i teraz wiem, że będzie w polskich kinach jego trzeci film Zahradników Rok. Nie wiem, czy będzie, jaki jest polski tytuł, ale bardzo polecam. Jest to też adaptacja Czapka, świetny film, więc tam brakuje nam czegoś tak dla dystrybutorów marketingowego. No, czeska komedia nadal funkcjonuje, ale odnosi się bardziej do tych starszych filmów, a Właściciele właśnie teraz jakby kontynuują, no więc może trzymajcie kciuki, że może się to jakby znów odnowi i oczywiście my się staramy też. Ja jak widzę jakiś dobry film, no to wysyłam do polskich dystrybutorów, czy by nie chcieli, czy jakieś zainteresowanie, więc też staramy się, ale no oczywiście nie możemy wszystkich w ten sposób, ale jak jest coś ciekawego, na przykład widziałem ostatni film lalkowy, pełnometrażowy, myślę, że też w Polsce mógłby się podobać. Ale jest to film dla dzieci czy dla dorosłych? To jest, można, lepiej bym użył kukiełkowy, pełnometrażowy, jest jak dla młodych, tak dla dorosłych. Właśnie taki rodzaj tego kina. Myślę, że bardzo ciekawa animacja, jak prowadzą te kukiełki i tak dalej. My mamy bardzo dobrą tradycję właśnie w tym loutkowym teatrze, ale w filmie też i to jest taka kontynuacja, no ale na razie nie jest to zainteresowanie, czy nie mam odezwy, żeby na przykład ktoś chciał kupić taki film, ale moim zdaniem jest świetny, jak od tej strony formalnej prowadzenia tych kukiełek, to też od strony tematów, bardzo, bardzo porusza ciekawy temat, nie chcę zdradzać. Dobra, to nie zdradzaj. Zahradników Rok ja widziałam, więc tak bardzo byłabym ciekawa, jak ten film byłby przyjęty w Polsce, bo to nie jest oczywisty czeski film, zwłaszcza w porównaniu, nie wiem, z Wlastnikami właśnie, z Właścicielami, czy z tą Mimo Żadną Udaostą, z wyjściem awaryjnym, chyba taki był polski tytuł. Sytuacja awaryjna, tak. Jiřího Havelki, ten drugi film, o którym Petr wspomniał. Natomiast powiedziałeś też o platformach streamingowych, ale ja mam ogromny niedosyt tego, co jest dostępne
jakby poprzez polski internet na choćby Netflixie. Jest tam piekielnie trudno znaleźć jakikolwiek czeski film, kiedy się połączysz przez polski internet. Kurczę, to już mi się wydaje czymś na pstryk, żeby te filmy po prostu, skoro są w bibliotece Netflixa, żeby można je było oglądać w całej Europie, to się też nie dzieje. No bo to już by było najprostsze. No wtedy przynajmniej ci, którzy mają ochotę, wiedzą, interesują się, mogliby sobie te filmy zobaczyć. Zwłaszcza, że nie wiem, są tłumaczone na potrzeby różnych festiwali, więc to jest kwestia jakichś tam paru umów i już. I te filmy mogłyby być dostępne. Ale też być może ja patrzę na to zbyt idealistycznie. To jest rola też jakby producentów i tak dalej. No i jest wielka konkurencja oczywiście. Więc tam my możemy pomagać, wspierać, ale już konkretne kroki to nie jest... Muszą podjąć inni. Bo jak my zaczniemy u jednego filmu, to druga produkcja powie, a dlaczego nam nie pomagacie? I tak dalej. Więc my takie konkretne kroki już... nie możemy nie za bardzo i nie za często, ponieważ to potem wszystkim powinniśmy tak w ten sposób jakby pomagać i to też nie dotyczy tylko filmu, ale teatrów i tak dalej, więc zawsze też ja muszę uważać, bo jak pomagam jednym, to oczywiście są też inni chętni i tak dalej, więc tam to jest właśnie taki obszar naszych działań, gdzie musimy być uważni, jak podchodzimy do tych spraw. Ale zgadzam się z tobą, że łatwo by było wprowadzić niektóre czeskie filmy, bo polskie napisy na przykład mają z festiwali i tak dalej. No muszę się też sam zastanowić, czy my moglibyśmy jakoś ogólnie właśnie w tej sprawie pomóc. Ja nie mam to doświadczenia, ponieważ ja korzystam oczywiście z czeskich. A jak widzisz w ogóle dzisiejsze czeskie kino? Bo powiedziałeś, że polskie jest twoim zdaniem w lepszej kondycji niż czeskie. Ja mam wrażenie, że pojawiła się kolejna fala, nie wiem na ile nowa w czeskim kinie, ale na pewno bardzo silna i sporo zagarniająca. Myślę o kinie historycznym, ale o tym kinie, które się rozprawia z tą najnowszą historią, czy też próbuje opowiadać tę najnowszą historię. Jest sierpień 1968, no to jest absolutnie kluczowa data w najnowszej historii Czech i Słowacji i na temat tego, co się wtedy działo, zadziało, wydarzenia poprzedzające, ale też to, co było później. Na ten temat w ostatnich latach powstało, myślę, 10-12 filmów. W 2024 roku są dwa na ten temat, więc mnie to absolutnie fascynuje. Ta nieustanna próba opowiadania o historii i patrzę już na to jako na pewną tendencję w czeskim kinie. Jak ty jako filmoznawca to widzisz i jak na to patrzysz? Ja bym powiedział tak ogólnie, że jest taka, czuję stagnację w tym czeskim kinie. Pojawiają się czas od czasu po prostu pojedyncze, bardzo, bardzo udane filmy. Z tym, co ty nazywasz jakby falą, tutaj ja nie jestem zupełnie pewien. Ale ja mówię o fali dotyczącej tematu, nie żadnych formalnych rzeczy, tylko tego, że ta historia naprawdę z 10 lat co najmniej jest bardzo intensywnie obecna w czeskim kinie. Tak, tak. Jakby z tym się zgadzam. To jest bardziej, jak mówisz, jest to bardziej tendencja, ale ja myślę, że w porównaniu też jakby do pozostałych jakby krajów, czy do kinematografii europejskiej, powiedzmy do arthouse'u, czy artystycznych, to zainteresowanie historią i szukanie tematów w historii się pojawia wszędzie. Tutaj trochę, zmieniamy się też, że niektóre te filmy, które powstają w Czechach, tam czuć, że jest taka nuta bardziej patriotyczna na przykład, którą widzieliśmy wcześniej w polskich kinach. Odwrotnie teraz w polskich historycznych jest taka inna perspektywa patrzenia na te sprawy, taka bardziej czeska. Zgadzam się, tak. Kos jest tutaj świetnym przykładem. Dokładnie, więc tutaj się tak dziwnie się zmieniamy, ale myślę, że pojawiła się fala, jeżeli jest grupa młodych reżyserów,
którzy robią bardzo ciekawe rzeczy. Nawet była taka inicjatywa, że niektórzy, myślę, 2-3 lata temu też napisali taki manifest Nowa Intymność, chcieli się bronić. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale jednym z tych inicjatorów tego manifestu jest polski reżyser Tomek Wiński. Polecam wam Drozdowisko z Tomaszem. Rozmowę nagraliśmy w Koszalinie podczas festiwalu filmowego, gdzie zresztą jego film Granice Laski, Granice Miłości został nagrodzony. Dokładnie do tego zmierzam. Więc jest takie zjawisko wspólne, więc mam nadzieję, że oni będą kontynuować tą swoją pracę i że znów się po prostu, że trochę była to taka zmiana generacyjna już i że to przyniesie coś właśnie nowego. Tutaj są, powiedzmy, nowe, na przykład właśnie ta intymność, te tematy, bardziej w tą stronę to idzie. Moim zdaniem, że te filmy nie są zupełnie tam od strony jakby formalnej, to rzemiosło nie jest na przykład tak ważne dla tych autorów. To jest ciekawe i też w internecie bardzo dużo projektów dla telewizji w internecie się dzieje i tak dalej. Więc tam ja teraz bardziej czuję, że są ciekawe projekty niż powiedzmy w takim mainstreamowym, kinowym, że wiele się dzieje jakby poza tym. Ja też marzę, żeby przynajmniej w Warszawie też zorganizować przegląd nowego czeskiego kina, ale chciałbym właśnie zaprosić twórców, bo myślę, że to jest ważne, żeby te rozmowy, więc się zastanawiam, jak do tego podejść, bo nie mogę znów przywieźć 20 młodych czeskich reżyserów w jednym tygodniu, więc szukam jeszcze formuły, jak to zrobić i tak dalej, więc mam nadzieję, że się uda. W takim razie polecałbyś jakieś filmy z ostatnich lat, czeskie? No, na pewno. Mój to na pierwszym miejscu jest film Okupacja. Ten akurat, uwaga, jest chyba na HBO albo na Netflixie. W każdym razie to jest film, który jest dostępny w Polsce z polskimi napisami. Ale nikt o nim nie wie i trzeba go promować, ponieważ moim zdaniem to jest naprawdę najlepszy film czeski za ostatnią dekadę, moim zdaniem. No porusza temat też 68. To jest to twój ulubiony teatr. Są niesamowici aktorzy. Ale podejście jest, są to lata 60., ale muzyka jest współczesna, ale to wszystko działa. Plus on jest niesamowity plastycznie, ten film. Dokładnie, plastycznie i porusza dla nas Czechów tabuizowany, czy nie tabuizowany, ale temat, z którym walczymy, czy mieliśmy walczyć w 68, czy mieliśmy się bronić, czy nie, otwiera dla Czechów bardzo ważny temat, o którym potrafimy w hospodzie, w knajpach rozmawiać długo na ten temat, ale w kulturze się nie pojawia tak często, więc moim zdaniem, i oczywiście aktorsko jest młoda Antonina Formanowa, właśnie wnuczka Milosza Formana, to też może zaciekawić, która będzie w Warszawie w listopadzie tam grać, więc też zapraszam polskich widzów, mogą ją zobaczyć potem na żywo też w Warszawie. Gdzie będzie grać Formanowa w Warszawie w listopadzie? Zdradzaj! Ponieważ świętujemy w tym roku, mamy rok muzyki czeskiej, i postanowiliśmy, żeby przedstawić tą muzykę nie tylko w salach koncertowych, więc wybraliśmy projekt, który się nazywa Because of Alma. To jest o Rozę Almie, która była siostrzenicą Gustawa Mahlera, pochodzenia żydowskiego. Oczywiście te losy są straszne. Tam już chyba wiecie, jak to mogło się, ta jej historia, bardzo znana muzyczka, dobra, jak to mogło się skończyć, ale ten spektakl, tam występuje kwartet smyczkowy i do tego trzech aktorów i jest to właśnie opowieść o losach Almy Ros. I właśnie Almę Ros graje Antonina Formanowa, więc zapraszam pod koniec listopada do Instytutu Teatralnego. Będą dwa spektakle, jeżeli dobrze pamiętam, 23-4 listopada. Zapraszam na nasze strony internetowe.
tam już jest zapowieść. Tak, ja oczywiście jestem w tym czasie w Pradze, więc sobie tego nie obejrzę w Warszawie, ale może się uda w Pradze. Dobra, wracamy do filmów, czyli Okupacja numer jeden. Dokładnie, Okupacja numer jeden. I jeszcze dodam, że ten film po prostu wszedł w złym czasie, ponieważ to jest film covidowy. On otrzymał tam sporo nagród, ale w kinach przepadł, bo on wszedł do dystrybucji latem właśnie 2020. Nikt go nie widział i nawet jakby wokół niego było, nie było wielkie zainteresowanie. To więc tylko przez krytyków filmowych, filmoznawców, a moim zdaniem to jest też powód, że nawet nie zaistniał za granicą, bo niestety jest to film covidowy. I z innych oczywiście, no, co bym mógł polecić, no z tych najwcześniejszych, no, co widziałem niedawno, no to jest na przykład, bardzo mi się podobał Adama Martince film Mord, polski tytuł, no może by było Zabójstwo, ale jest to o czeskim zwyczaju, po polsku to jest chyba Świnobicie, no które jest znane na przykład z obrazków Józefa Lady, i ta tradycja jest nadal kontynuowana, ale jest nowe, świeże podejście i to jest w takim stylu bardziej, powiedzmy, formanowskim. Moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawy film. I oczywiście pojawiają się te historyczne, biograficzne. No ja te wyjątkowo cenię, bo też wiesz, to jest trochę tak, że w tych historycznych filmach ja dla siebie ciągle też szukam tych kolejnych kontekstów i uwielbiam w ogóle chodzić na, czy na takie sztuki teatralne, czy właśnie na takie filmy, po których wracam do domu i googlam wszystko i sprawdzam, czy to tak było, jak zostało pokazane, to co jeszcze powinnam wiedzieć. To być może ja cenię to kino, czy jakoś bardzo zauważam te tendencje właśnie pokazywania historii w kinie. Też dlatego, że się ciągle tej historii jakoś uczę. No właśnie, próbuję się dowiedzieć na ten temat trochę więcej i patrzeć też na różne historie z różnych perspektyw. Choć też zauważam, że nie wszystkie te filmy są świetne, ale interesują mnie one właśnie przede wszystkim chyba z tego powodu. Tak, to są jakby bardzo dobre filmy, tylko brakuje tam czegoś, powiedzmy, jeszcze nadzwyczajnego. I o to mi chodzi, że tego nam brakuje teraz w tym czeskim kinie. To, że wszystko ogląda bardzo dobrze, rzemiosło jest świetne, aktorstwo. No myślę, że aktorstwo cały czas mamy naprawdę na bardzo wysokim poziomie, ale tam czegoś jakby, no czegoś... Metafizyki brakuje. Może czegoś, no ciężko mi to ująć. Tej esencji, po prostu na przykład ja czuję w tej Okupacji, do której jakby wracam, bo tam jest coś, czego nie da się zupełnie określić, tam wszystko gra tak jakoś niesamowicie i to jest taki mój typ filmów, który ja lubię. Oczywiście te pozostałe filmy, no, są dobre, ale jeszcze, no, bym tam jakiś przypraw, jak dobra zupa, ale jeszcze bym coś... Tak, tylko że ty pewnie też znasz tę biografię i znasz tę historię, więc też twój punkt widzenia jest zupełnie inny w tym sensie. Wiesz, ja do tego dokładam na przykład to, że nie wiem, na letniej scenie Diwadla Kampa pokazywane są kolejne biograficzne spektakle. To jest teatr, który się nagle zaczął specjalizować w spektaklach biograficznych. W tym roku, 2024, była premiera spektaklu poświęconego Formanowi właśnie. Wcześniej Marcie Kubiszowej, wcześniej Janowi Werichowi. Więc wiesz, ja na to patrzę też trochę jak na całość, że wy się sobą bardzo interesujecie. Choć oczywiście na drugim biegunie powinnam postawić, nie wiem, choćby Agnieszkę Przepiórską i teatr, biograficzny teatr, którym ona się zajmuje. No ale ona jest jedna, a filmów biograficznych w Czechach powstało trochę więcej. No takie, wiecie, teraz już idziemy w taką rozmowę o tym, co widzimy i co nas interesuje, a nie o jakichś wielkich konkretach, ale może i tutaj jakąś inspirację znajdziecie. No ja bym tylko jeszcze dodał, no, że właśnie zgadzam się, jest właśnie to zainteresowanie historią wielkie, ale po co? Bo
ponieważ jakby ja czuję, że nie jest zainteresowanie tą współczesnością, która nas boli cały czas, a my nie mamy za bardzo wiele filmów udanych, które by mówili coś o współczesnym czeskim społeczeństwie. Tam są, to boli, tak powiem. Nie jest ta współczesność, nie jest przyjemna, ale ja właśnie myślę, że twórcy mieliby właśnie mówić o tym, co nam się teraz dzieje, ale chyba musimy poczekać, że nie są gotowi na to, bo to jest bardzo kontrowersyjne, bo też może w Polsce nie wszyscy wiedzą, no, że też w Czechach jest ten podział ludzi. Są rodziny, które po prostu mają, no, dzieci nie mogą się bawić o polityce z rodzicami i tak dalej. Bawić, czyli rozmawiać po prostu przy stole o polityce. Rozmawiać. Dziękuję, że pilnujesz. Widać, że mnie słuchasz cały czas. Dziękuję. Więc myślę, że tego nam i może z tego by też powstały ciekawsze rzeczy, więc my się interesujemy tą historią, wielkimi postaciami, bo to jest bezpieczne. Bezpieczne. Ja też tak w ten sposób to widzę. Widzisz, ja bym mogła jeszcze tę rozmowę bardzo długo prowadzić, bo to mnie też fascynuje. To znaczy, jak ja patrzę na czeską kulturę, to jak ty patrzysz na kulturę polską, ale też to, jak nawzajem patrzymy na swoją własną kulturę. I myślę, że na tym styku też się można pewnych rzeczy dowiedzieć. No ale jednak filmy się nam zaraz zaczynają następne. Nie możemy przegadać całego popołudnia, więc uznajmy tę rozmowę po prostu za otwartą i niech ona się toczy i może nam się zdarzy usiąść gdzieś znowu za parę miesięcy i do pewnych tematów wrócić. A może tobie się uda zorganizować ten wielki przegląd czeskiego kina współczesnego i wtedy będzie super pretekst do tego, żeby jeszcze się w to wszystko zagłębić. Także bardzo ci dziękuję za to spotkanie, za tych parę tytułów. Okupacje, słuchajcie, oglądamy Okupacje. Ja już widziałam ze 3 razy ten film, ale chętnie go sobie obejrzę jeszcze raz. No i śledźcie to, co jest na stronach Czeskiego Centrum, po to, żeby wiedzieć, jakie czeskie akcenty pojawiają się w różnych miejscach w całej Polsce, bo to są nie tylko filmy, to jest nie tylko teatr, ale to jest też sporo rzeczy w muzeach i na wystawach. Dokładnie tak jest. Ja jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Proszę odwiedzić nasze strony internetowe, jak mówiła Teresa, no i ja też mam nadzieję, że będzie jeszcze ciąg dalszy naszej rozmowy. Petr Wlczek, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie, czyli przedstawiciel, kulturalny przedstawiciel Czeskiej Republiki w Polsce. Ja ci też bardzo, bardzo dziękuję. A teraz jeszcze garść uzupełnień. Link do strony Czeskiego Centrum jest w opisie odcinka. Film Okupacja znaleźć można na platformie Max, dawniej na HBO. Spektakl Because of Alma przygotowany został przez praską niezależną grupę twórczą Body Voice Band, a jego premiera odbyła się w listopadzie 2022 roku. W Warszawie przedstawienie będzie pokazane 23 i 24 listopada 2024 roku w Instytucie Teatralnym. Wydarzeń związanych z rokiem czeskiej muzyki, rokiem czeskiej hudby, wśród których jest też m.in. pokaz filmu Il Boemo czy koncerty Morawskiej Filharmonii z Ołomuńca, jest naprawdę mnóstwo i to w różnych częściach Polski. Zatem raz jeszcze polecam stronę Czeskiego Centrum. Petr Wlczek wspomniał także o filmie Mord. To nowy film, który w czeskich kinach pojawił się 8 sierpnia 2024 roku. Jego scenarzystą i reżyserem jest Adam Martinec, a ten film to jego fabularny debiut. Wkrótce go obejrzę i dam wam znać, czy mnie też się podobał. W opisie odcinka jest też link do mojej rozmowy z Tomaszem Wińskim, współautorem głośnego manifestu młodych filmowców, o którym też wspominaliśmy, więc jeśli ten temat was interesuje, gorąco polecam. No a gdybyście po wysłuchaniu tego lub innych odcinków Drozdowiska mieli jakieś pytania, nie wahajcie się ich zadać w komentarzach albo w moich mediach społecznościowych. Dzisiaj tyle. Dziękuję pięknie. Teresa Drozda. Do usłyszenia.